Wow, jesteś czarująca. Z ciebie też przystojniak. To co, jedziemy z tym ślubem? Czy ktoś powiedział ślub? Aha, to co za anioł? Jak mogłeś mi to zrobić? Nienawidzę tych głupich wróżek! Z drogi! O rany! Ładnie dziś w parku! Co to? Fuj! Lalka? Dobra, wracamy do domu. Tyle liści i kwiatów! Weź sobie usiądź. Czekaj, czekaj! Widziałeś kiedyś wróżkę? Mają skrzydła! Hej, słuchasz? Tak, tak, skrzydła. No i oczywiście magiczny pyłek. Są pełne mangi. Są po prostu najlepsze. Tak bym chciała spotkać wróżkę. Imponująca kolekcja. Myślałaś kiedyś, że... Dobranoc. Teraz pora na trochę mojej magii. Zaczynając od tej brudnej lalki. Trzeba cię odpicować. To na początek. Nie ma to jak długa, gorąca kąpiel. Gotowa? No nie wiem. No czego się boisz? To wanna godna królowej. Och. La 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 la. Całkiem milutko. Przydałaby się piana. Czytasz mi w myślach. Przygotuj się na bombę kąpielową. Sypiemy. Fajnie, co? Super. Więcej. Na pewno? Okej. Skoro nalegasz. Uwaga. Mega porcja. Ale się pieni. Barbie? Wszystko w porządku? Tak. No ale jazda. No dobra, jesteś w miarę czysta. No, poza twoją buzią. Zamknij oczy. Za chwilkę. O nie, przesadziłem. Barbie straciła twarz. Chwileczkę. Śpi sobie, śpi. Pożyczę sobie. Co? Niefajnie. Wróżkowy złodziej. Lepiej? Mam coś dla ciebie. Twarzowe. Już po sprawie. Albo i nie. Musimy się go pozbyć. Och, jest ogromny. Wyluzuj, mam plan. Potrzebuję tylko paru rzeczy i trochę szczęścia. Tutaj dzieje się magia. Zlikwidujmy tego pryszcza. Brokat jest dobry na wszystko. Wiadomo. To potężne lekarstwo. Jak to nie zadziała, to się poddaje. Okej. Gotowa? Chyba tak. Ale bądź ostrożny. Ciasna ta maseczka? Musi troszkę poleżeć. Cierpliwości. Zobaczmy. Ani śladu pryszcza. Tak, udało się. A co to takiego? Ja też mam? Jestem najwspanialszą wróżką w całej krainie. Fruwam sobie gdzie chcę. I zawsze wyglądam cudownie. Ech. Wygląda na to, że wciąż mamy sporo pracy. Znam fajny trik makijażowy. O nie, jeszcze się nie budź. Właściwie tak lepiej. Dużo roboty. Dobra, do roboty. Wow, to prawdziwa magia. Super. Może jeszcze kilka detali. Co się dzieje? Uwielbiam to. Wyglądasz ślicznie. Jeszcze jedno. Co? No. Co się stało? Podoba mi się to. Też jestem stylowy. Co robimy z moimi włosami? Moje cukierki. Poczułem wenę. Znam ten trik z internetu. Lubisz kolory? Dostaniesz całą tęczę. Wystarczy dolać wody. Patrz i podziwiaj. Niech rozleją się barwy. Urzekające. Niemal hipnotyzujące. Na momencik przymknę oczy. Co my tu mamy? Wygląda kolorowo. To ufarbuje mi włosy? Przekonajmy się. Jak długo spałem? Cześć, braciszku. Obczaj moją nową fryzurę. Co? Ale skąd? To nowy dzień. Ale się cieszy. Spójrzcie na moje wróżkowe włosy. Bardzo ładne.
O! Zwisa mi to! Bardzo śmieszne. Przyda mi się twoja sieć. Odkaż sobie nową. Jeszcze kilka. A gdy je połączyć... Urocze, prawda? Jak tiulowa spódniczka. I do tego różowa. Idealna dla wróżki. Nie sądzisz? Nie mogłabym wyważyć sobie lepszej. Dawaj, teraz ja. Pożyczę sobie. Dzięki. Czas na główny projekt. Każda wróżka musi mieć... barwne skrzydła. Wow. Teraz klej. Nieźle. Pierwszy raz robię coś takiego. Zrobię mnóstwo małych kleksów. No i tyle. Świetnie. Ej, ostrożnie. Sorki, czas na wróżkowy pył. Sypie jak magiczny śnieg. Cudownie. A teraz pomyśleć życzenie. Wow, te skrzydła są olśniewające. Wow, to dla mnie? Między innymi. Hej, mamy skrzydła. A przynajmniej jedna z nas. Co ty wyrabiasz? Do latania się nie nadają. To nie fair. Mam tego dość. Nie bądź smutna. Chcesz? Oddam ci. Hej, nie dąsaj się. Bierz śmiało. Niech ci będzie. Zamienimy się? Na razie. Baw się dobrze. Mam skrzydła, mam skrzydła. Ja mam gumę. A ty potrzebujesz butów. Proszę bardzo. Trochę niekształtne. Stopy mi się kleją. Co jest grane? Wróciłam. To twoja sprawka? Wygląda jak guma. Mój błąd. Wybacz. Loda? Mam pomysł. To zajmie tylko kilka minut. Zimno mi? Już gotowe. Wow. Eleganckie buty. Tak. Wymiana? Okej. Dawaj, koniku. Wróżkowy taniec. Przestrzyga cię. Nie życzę sobie. Nie marudź. Masz za dużo włosów. Przynajmniej na ogonie. Od razu lepiej. Sam zobacz. Pędzelek? Może być. Wkrótce będziesz biały jak śnieg. Prawie gotowe. Użyj tego. Wstążka? Okej. No tak? Beznadziejne. Sama się tym zajmę? To rozumiem. Wow, mam magię. Co mi zrobiłaś? Chwilka, zaraz to naprawię. Moja magia, moje reguły. Hej, to działa. Jestem malutką wróżką. No to lecę. Jak to ładnie. Wręcz bajkowo. Kolejna wróżka? Jestem teraz jak ty. Cześć. Witaj w moim świecie. Niesamowite. A ja? Zapomniała o mnie. Ma ktoś trochę siana? Chodź tu, mała dziewczynko. Stop! Trzymaj się od niej z daleka. Żeruj mój magiczny pył, kolego. Hajja! O! Żarty sobie stroisz? Frajerka. Chyba będę musiała zakasać rękawy. Wow, ty to masz cios. Wow, ona jest silna. A masz. Au, możesz ty. O, Barbie, nie. Mam cię. Nie martw się, pomogę ci. Hej, Barbie, zamienię cię we wróżkę. A, do dzieła. Ale najpierw kąpiel. Jakie to odświeżające. Świetnie! Pozwól, że dodam trochę soli do kąpieli. O, jak miło! Daj mi chwilę. Do naszego gulaszu z Barbie trzeba dodać prawdziwej soli. Łyżka stołowa chyba wystarczy. Co się stało? To ten chłopiec! Bąbelki! Hurra! Ojej! Nie waż się więcej dotykać mojej lalki. A teraz wracamy do roboty. Potrzebne ci porządne szorowanie. I ostatnie przetarcie. O nie! Nie martw się, Barbie. Naprawię to. Mam całkiem niezły talent rysunkowy. Twoja twarz wróciła. O nie! Mam pryszcza! Wycisnę go. Nie ma mowy. No dobrze. Myłaś dziś zęby, siostrzyczko? Nie, ale Barbie tego potrzebuje. Hej! Zrobię dla niej maseczkę. Najpierw wycisnę pastę do zębów do miski.
Następnie dodam brokat. Wymieszam to wszystko razem i to porządnie. Mikstura ma tak wyglądać. No, gotowe. Rozprowadzę to po całej twarzy za pomocą pędzla. A teraz czekamy. Wow, dzięki. Czas to zdjąć. Ha? Ja też mam? O nie! Po co te krzyki? Nałóż na to trochę pasty do zębów. Fuj, miałeś to w buzi. Ale zadziałało. Żegnam. Naprawdę? Dzięki, chyba. No dobrze, na czym skończyłyśmy? Co się stało? Spójrz na moją lalkę! Fuj, co jest nie tak z jej twarzą? Potrzebny jej makijaż, spójrz na mnie! Ha! Zadbajmy o jej imaż! Będziemy potrzebować tych podkładek do eyelinera! To dziwne, nieważne! Wróżki zawsze mają fantazyjny makijaż oczu, a więc ty też musisz taki mieć! A teraz czas na pokaz! Ale ładnie! O, wow, wygląda uroczo! Ale potrzebuję więcej szyku! Może trochę blasku? No, o to mi chodziło! Makijaż już prawie gotowy! Zostały tylko usta! Lecimy z brokatem! I to z przytupem! Teraz suszymy! O, ale się błyszczy! Ej, co jest ze mną nie tak? Hmm? Może lepiej, żebyś nie wiedział! Chodź, Barbie, zróbmy ci włosy! Skitersy mają taką wróżkową aurę, nieprawdaż? Myślę, że użyjemy ich do zafarbowania twoich włosów. Spójrz tylko na te kolory! Niesamowite! To działa! Jakie ładne! Zróbmy selfie! Podoba mi się to zdjęcie! Hej, obudź się! Nie skończyłyśmy! Co? Dobrze, dobrze! Ubrania! Robi się! Ha? Mój mały braciszek znowu się bawi! Hej, mogę to wykorzystać! Arcydzieła wymagają czasu! Przecież Rzymu nie zbudowano w jeden dzień! Wykorzystajmy to na top! Moja mała supermodelka! Co? Mój balon! Gdzie jest mój balon? Ten sznurek też sobie wezmę! Dziękuję! Powstanie z tego fajna spódnica dla Barbie! Doskonale! Ty złodziejko! No dobra, możesz to sobie wziąć! Żartuję! O, guma! Co za płaczek! Ale wracając do tematu, buty! Wyszło całkiem nieźle, ale musi być różowy! Wow! Ona jest taka irytująca! Jak pięknie! A poczęstuję się! Zrobię sobie własne buciki! Będą lepsze niż twoje. Patrz. O nie, przykleiłam się. Pięciutki. Żyjesz moim marzeniem. Wow, uwielbiam wróżki. Ha? Moje skrzydła. Auć. Bawisz się we wróżkę, frajerka. Mogę to wykorzystać na skrzydła wróżki. Nie mogłam się już doczekać. Wiedzieliście, że każda wróżka ma unikalne skrzydła? I właśnie dlatego nasze będą naprawdę wyjątkowe. Wiecie, co to oznacza? Ogromne ilości brokatu! Co? Ktoś powiedział brokat? Wyluzuj, próbuję pomóc. Wow, to jest genialne! I tak jesteś frajerką. Czekaj, potrzebuję też konia. Dobrze, rozumiem. Witaj, pani koniu. Co powiesz na szybką metamorfozę? Wróżki kochają kucyki i uwielbiają, kiedy ich zwierzaki wyglądają bosko. Nie poznasz się, kiedy skończę. Dodajmy ci trochę blasku. Świetnie! Teraz czas na grzywę, ale nie będziesz chodził łysy. Co myślisz? To boli! Bardziej! Dziękuję! Jestem gotowa! Wow! Jesteś wróżką! Co? Co? Mamy już konia! I kto tu jest frajerem? Wow! Hej, lećmy! Wow, ale zabawa! Yeah! Zabawmy się tymi lalkami! Co? Wow, chcę tę lalkę! Chodź do mnie! Co, $60? To dla mnie za drogie! Stać mnie tylko na to! Ha? Poproszę batona! Ojej, gratulacje! Ja? Naprawdę?
Dobra robota, kochana. Oto twoja nagroda, lalka Barbie. Ale ze mnie szczęściara. Wow! Ups. Nie będzie już ładna. Witaj, nowa pani. Barbie jest w domu. To tu będę mieszkać? Ochyda. Ups. Pomocy! Gdzie się włącza światło? Auć! Wypuśćcie mnie stąd! O rety! Wyglądam okropnie! O nie! Jest brudna! Nie płacz, Maja! Ja to naprawię! Wykorzystajmy to! Pierwsza zasada damy, twarz musi być czysta! Kto mi ukradł twarz? Co to za dziwne pudełko? Wow, łamigłówka! Czegoś tu brakuje! To będzie pierwsze! Postawimy cię tu, kolego! To będzie twój sąsiad! Voilà! Chcesz do nas dołączyć? Nieźle! Wszystkie symbole zostały zebrane! Okej, mam nadzieję, że to się uda! Cóż za urocza buzia! Wow, super! Patrzcie na moje usta! I te zniewalające oczy! Ha? Co za dziwny zapach! Wygląda to dziwnie! Fuj! Jestem na plastikowej diecie! Aha! Czycha! Najadłam się! Co? Nakicające króliczki! Wyglądam jak włóczęga! Okropność! Potrzebuję nowej sukienki! Może tutaj znajdę? Nie! Mój zmysł Barbie mówi mi, że jestem blisko! Chodzę w kółko! Chwileczkę! Mam pomysł! Przygotujmy najważniejsze narzędzia! Przydadzą mi się te nożyczki! Czas na cięcie! Yeah! Super! Jestem pomysłodawczynią śmieciowego designu! Wow! Moja nowa sukienka z worków na śmieci jest gotowa! Ale piękna! Jestem stylową dziewczyną w recyklingowym świecie! Haha! Co jest? Nie chcę widzieć, co to jest! Ew! Ohyda! Mój strój jest świetny! Wyglądam pięknie, Maja! Jesteś moją najlepszą lalką, Barbie! Ona znów mnie pokocha! Och, moje sny! Ups, rozłóżcie parasole! Pada deszcz pereł! Ha? Spójrzcie na te błyszczące cudeńka! Wow! Przepiękne! Mam pomysł! Potrzebuję jednego kosmyka włosów! Au! Moje piękne loki! Z werbą! Wow! Ten pasek świetnie pasuje do mojej sukienki! Jej! Ale pięknie! Haha! Ha! Pieczone babeczki! Łapcie mnie, ludzie! Wow! Ups! O! Czas na szczotkowanie włosów! Maja pokocha mój nowy wygląd! Muszę to gdzieś wsadzić! Nie, nie tutaj! O, rany! Może potrzebuję torebki? A może to pudełko? Wygląda całkiem wygodnie! Jakie to brzydkie! Co jest? Hej, to się rusza! Sprawdźmy to! Ochyda! Dzwońcie po dezynsektora! Chwileczkę! Dawać mi to! Pachnie mi nowym projektem! Zbierzmy te różowe tabliczki! Powstanie z tego spora kostka! Wow! Witaj, skarbie! Zrobię girlandę z pereł! Potrzebuję więcej dekoracji! Przymocuję to tu! Ładnie! Wiem! Teraz to oficjalnie moje dzieło! Tak! Jestem królową mody dla lalek! W porządku, kolego! Witam w nowym domu! Brawo, ja! Ha? O! Co tam jest? Dzień dobry! Pardon! Ojeny! Hej! Fajna torebka! Tęsknię za tobą, Maja! Do 100 tysięcy!
Złamałam obcas! O, moje dzieci! To najgorszy dzień w moim życiu! Ha? A co to za dziwny przedmiot? Nieźle! Chwileczkę! Eureka! Mam dla was nową sztuczkę! Założę rurę i słoik na nogę! Chodź do mnie, lepka przyjaciółko! Owinę wszystko taśmą! I niech się pieni! A? Ups! Pokryję tym moją nogę! Wyglądają jak śniegowce! Ha! Skończyłam! Jestem majstrem miesiąca! Wow! To prawdziwa stopa Yeti! Trzeba włączyć tryb różowy! Aha! Pomalujmy to sprayem! Cóż za różowy szał! Wow! Super! Ha, zrobione! Zgadniecie, jaki mam rozmiar buta? Jakieś pomysły? W drogę! Co? Ruszcie się, głupie buty! Nigdy nie przyjdę do Mai! O nie! Naszyjnik mi utknął we włosach! Muszę się napić! Hej! Niech no pomyślę! Ta słomka na pewno się przyda! Skręcę ją w pierścień! Nieźle! I złożę je razem! Tak! Doskonale! Jestem władcą słomkowych pierścieni! Abrakadabra! Super! Mój słomkowy naszyjnik jest fantastyczny! Wow! Jestem ładna! Co? Moja biedna Maja! Teraz jestem gotowa! Idę do ciebie! Spotkajmy się w ludzkim świecie! Hej, Maja! Ojej! Barbie, wyglądasz niesamowicie! Wow, piękna! Ha? Timmy ma dziś koncert! Och, Timmy! Widzimy się niebawem, mój rockersie! Kocham cię, Timmy! Kocham cię, Maja! Pocałuj mnie! Okej! Nie! Co? Mamo? Żadnego makijażu w łóżku! Przygotowywałam się na randkę z Timmy! To pewnie Timmy! O nie! Cześć, Maja! Pamiętasz o dzisiejszej randce? Jasne, o 6! Super! Do zobaczenia! Wow! Cóż to za przystojniak! Nie twój interes! Idź sobie już! Muszę się umyć! Od razu czuję się lepiej! O nie! Mam jedynie 5 godzin! Nie! Okej, muszę się streszczać! Tylko nie to! To pani ta szczotka! A to jeszcze gorsze! Jak mam się uporać z moimi włosami? Milka! No tak! Już wiem! Będę potrzebować sporo żelu! Tak! Doskonale! Nie! Timmy! Maja, wyglądasz przepięknie! Co jest? Auć! O nie! Przykleiło się! Fuj! Rany, co to za żel? Super silnie klejący? O nie! Czy ten koszmar się kiedyś skończy? Tylko nie moje palety! O rany! Co ma znaczyć ten bałagan? Natychmiast zrób z tym porządek, albo przez miesiąc będziesz szorować łazienki! Nie ma sprawy, mamo! Muszę je schować! Wciąż mam duży problem! I cóż zrobisz?
Przynajmniej fryzura załatwiona. Nareszcie. Teraz najważniejsze, czyli makijaż. Ale najpierw pewien drobny przepis mojego autorstwa. Wystarczy zamieszać i gotowe! Idealna konsystencja! A, to takie satysfakcjonujące! Uwielbiam brokat! A? Maja! Posprzątasz w pokoju? Jak to ładnie! Mamo, zepsułeś mi makijaż! Pewnie to moja wina! Przepraszam! Idź sobie! To wszystko część procesu! Widzicie? Piękna jak zwykle! Teraz sukienka! Trudny wybór! Nie! Nie zupełnie! Ewentualnie nie ma mowy! Bingo! Wygląda rewelacyjnie! Zaraz! Zobacz, się zaciął! Ale to denerwujące! Potrzebuję pomocy! Mamo, proszę, pomóż mi z tym! Kochanie! Już się robi! Mamo, uważaj, kochani! Wybacz! Przyda nam się troszkę oleju! To na pewno zadziała! Co mi tam lejesz, mamo? I proszę! Udało się! Mamo, zniszczyłaś mi suk! Mamo! Zniszczyłaś moją sukienkę! O nie! Timmy pewnie już jest gotowy, bo... 3 godziny do randki? Spoko, jeszcze kilka rundek. Nie mogę tak wyjść z domu! Nie płacz, kochanie! Pomogę ci, ale najpierw się umyj, okej? Mamo, daj spokój! I tak nie zdążymy na czas! Jedną chwilkę! Znalazłam! Mój zestaw kosmetyczny! Dawno do niego nie zaglądałam! Wow! Co to takiego? To dopiero na później! Na początek szczotka do włosów! Mamo! Wciąż skołtunione! Wreszcie! Wow, jak ładnie! Co dalej? Nie ruszaj się, Maja! I o to chodziło! Co to ma być? Mamo! Nie jestem przecież małym dzieckiem! Ale wybredna! Skoro jesteś taka dorosła, spróbujmy tego! Ale mamo, wszystko mnie spędzi! Słodko, musisz być cierpliwa, okej? Okay? Nie! Sprzeciw! Ta moja córka! Zaraz, już wiem! Odpowiedź była tuż pod nosem! To na pewno ci się spodoba! Kolejstwa pilotami? Wow! Ale super! Dzięki, mamo! Jestem genialna! Przepraszam! Hej! Maja, zachowuj się! Zajmijmy się teraz makijażem! Mamo, co ty? Mamo, uwierz mi, za chwilę mi podziękujesz! Całkiem nieźle! Hey, mama!
śliczna, gładka cera. No, nie mówiłam? Daj buziaka. Mamo! Nie rób mi wstydu. Hej, wow! Mamo, faktycznie jesteś genialna. Gładki śniadaniowe? Otwórz buzię, córeczko. Jedzie pociąg. Po prostu potrzebowałam łyżki. Zaskakująco przydatne w makijażu. Jeszcze nie otwieraj oczu. Gdzie ja to? Już wiem. Tak jest. Czyste, wyraziste krawędzie. Bardzo ułatwia zadanie. A teraz czas na moją sekretną sztuczkę. Jak to pszczoła? Jak ona się tu dostała? Wow, mam jakby większe usta. Wyglądają niesamowicie. Możemy już zdjąć puszki. Pamiętajcie o recyklingu. I ostatnia. Takie bujne loki tylko dzięki puszkom. Uwielbiam je. Wielkie dzięki, mamo. O nie! Chcę się ubrać, chcę się ubrać! Okropne! Mamo! Nie wiem, co mam na siebie założyć. O, nie martwcie, kochanie. Mam coś specjalnie dla ciebie. I do tego w moim ulubionym kolorze. Jeszcze raz dziękuję, mamo. Chwileczka, musisz zakryć ten tego. Załóż to. Ale teraz wyglądam zupełnie jak ty. Co o tym sądzisz? Nie! Absolutnie nie! Niech ci będzie! A to? Daję po oczach! Niech no założę! Pasuje! Super! O nie! Zapomniałam o butach! Bez obaw! Widzisz? I po problemie! Czuję się jak księżniczka! Super! Dopasowany kolorystycznie! Jestem gotowa na randkę! A ja wyglądasz olśniewająco! Dzięki, mamo! Powodzenia! Jestem spóźniona, na razie! Przypomina mnie z dawnych lat! Kurde, jestem spóźniony! Yeah, baby. Jeszcze dezodorancik. To jest. Ha. Gotowe. Akurat na czas. Akurat na czas. A więc, jak wygląda? Całkiem znośnie. Siadaj. Dzięki. Co? Siadaj sobie. Myślałam, że idziemy do eleganckiej restauracji. A tam po co? Mam przecież chipsy. Chcesz trochę? Nie, dzięki. Jak tam chcesz? Masz przynajmniej kwiatki? Kwiatki? Masz! Dzięki. Ta randka to prawdziwa katastrofa. Przyjęcie urodzinowe? Narka! Na pewno nie chcesz chipsa? Specjalna oferta. Nie przegapcie tej szansy. Super wyprzedaż! Szybko! Przychodźcie szybka! Co? Hagi-wagi na wyprzedaży! Już lecę! Czekajcie na mnie, zabawki! Wow, super! Cieniucha! Mój raz, skarb! Raz! Moje! Zabawkę! Koniec towaru! Idź do domu, dzieciaku! Nie! Nigdy nie mam szczęścia! Pomocy! Tutaj! Mam nadzieję, że nie pożałuję. Fuj, śmierdzisz. Musimy to wyczyścić. Najpierw zdejmijmy te brudy na ubrania. A teraz użyję magicznej sztuczki z pastą do zębów. Czy to naprawdę konieczne? She is fresh, fresh, exciting. Nadal
śmierdzi. Potrzebujesz prysznica, dziewczyno. Czas wykorzystać do czegoś mój stary folder. Kwiaty dla pięknej damy. Stawiam na wiejski styl. Pewnie zastanawiacie się, co robię. Robię szykowny prysznic dla mojej nowej przyjaciółki. Teraz mocuję to do różowej słomki. Spokojnie, stabilnie. Nie chcę popełnić żadnych błędów. Wow, patrzcie na to! Ale super! Czegoś jednak brakuje. No i gotowe! Przyczepię tę zasłonę, żeby moja lalka miała trochę prywatności. Czas na prysznic! O, ups! Nie spiesz się. Nie martw się, jest dość gorącej wody. Wow, pięknie pachniesz! Musimy znaleźć jakieś ubrania. Ale te są bardzo brudne. Znam pewien trik. Żółty i fioletowy, moje ulubione kolory. Designerskie ciuchy gotowe. Mamy dopasowane ubrania. O, ale ja mam tyle detali. Dodajmy też jakieś dla ciebie. Błyszcz jak diament. Wyglądasz bardzo modnie. O, potrzebujesz domu. Cóż? Twoje zamówienie. Dziękuję. Wow, to mój wymarzony dom. Co myślisz? Wow, to mój wymarzony dom. Wow, chodź do mamusi. Tato! Tak, kochanie? Czy możesz to dla mnie złożyć? Tak, oczywiście. Zobaczmy. Tato, to proste. Nie jestem tego taki pewien. Przepraszam, kochanie, mam coś do zrobienia. Sama to zrobię. Okej. Spróbujmy. To chyba idzie... tutaj? Uff, podoba ci się? Wow, patrzcie na ten dom. Mam kuchnię, salon i sypialnię. Nie budźcie mnie, jeśli to sen. Podoba ci się? O, dobra robota, kochanie. Dzięki. Czy możesz naprawić szafę? Nie, tato. Niemal zapomniałam. Musimy przygotować ci coś do jedzenia. Chodźmy. Potrzebujesz zdrowego i pysznego posiłku. Masz szczęście, że się przyjaźnimy. Jestem jak dżin, który potrafi wszystko stworzyć. Najpierw przymocujmy kable, a potem ogień. Ulala. Teraz zabierzmy się za gotowanie. Potrzebujemy jajka do naszego malutkiego garnka. Pomoże nam w tym strzykawka. Jedzenie jest gotowe. Smacznego! Wow, wygląda lepiej niż jedzenie ze śmietnika. Jestem bardzo głodna. Pójdziemy na spacer? O, nie chcę chodzić. Jestem pełna. Poczekaj. Już wiem. Słomki? Mam. Ty pierwsza. Klej? Mam. Skleję je razem w ten sposób. Idealnie. Mam szczęście, że tata ma tyle starych płyt w garażu. To małe pudełko może być siodełkiem. Rower jest prawie gotowy. O, nowe twarze. Wow. Hej, przychodzimy w pokoju. Hej. Witaj. Hej. Miło cię poznać. Fajna lalka. Twoja też jest super. Steve! Sekundę, mamo! Steve! Może chcesz pójść ze mną na randkę? Tak, jasne! Okej, muszę lecieć. Do jutra. Pa! O nie! O nie! Moja słodka królowa, mów do mnie! Fuj! Ale nie w ten sposób. Potrzebujesz nowej fryzury, dziewczyno. O nie! Przepraszam, nic się z tym nie da zrobić. Teraz zrelaksuj się i zaufaj mi, dobrze? Zetnę tylko trochę. Te włosy do ciebie nie pasują. Muszę pracować na pustym włótnie. Moje włosy roszponki. Teraz jestem łysa. Nie martw się, zajmę się tym. Cóż, to może trochę zaboleć. Martwa panna młoda, nic na ciebie nie ma. To prawie jak masaż. O, ale ładne włosy.
Gotowe! O, Savi, wyglądam jak ty, bliźniaczki! Zaraz, jeszcze nie skończyłam! Witaj w salonie urody! Usiądź sobie! Czas zrobić ci paznokcie! Tak jest! Nie martw się, nie będzie bolało! Nie próbujcie robić tego w domu! Klej jest gorący! Idealnie! A teraz mam tyle różnych kolorów! Wybierz jakiś! Wszystkie są ładne, ale ten podoba mi się najbardziej! Nieźle! Zaczynamy! Mam nadzieję, że nie wysechł! Jeśli chodzi o malowanie paznokci, precyzja ma kluczowe znaczenie! Wow, wyglądasz super! Chodź tu, chcę się bliżej przyjrzeć! To się nazywa arcydzieło, ludzie! To będzie twoja pierwsza randka, może? Musimy sprawić, żeby te usta błyszczały! Rozgość się! Proszę, a teraz będzie ci miło i ciepło! Odrobina wygody! Więc zaczynamy! Najpierw nakładamy klej! Wstrzymaj oddech! A teraz odrobina magii! Magiczny pył dla błyszczących ust! Cukier, słodkości i różne śliczności! Wyglądasz bosko! Mój makijaż jest fantastyczny! O, nie możesz iść na randkę bez butów! O nie! Musiałam gdzieś zapodzieć swoje lubutiny! Aha! Znam pewien trik! Nie jestem klaunem, ale wiem, jak pracować z balonami! Tniemy? To będą naprawdę magiczne buty! Gadżet zapewniający szybkie schnięcie! Wow! Nieźle! Przepraszam! Jestem do góry nogami! O, sorry! Nie chciałam! Skończmy twoje buty! A teraz odetnę to! Ostrożnie! These boots are made for walking! That's just what they'll do! Teraz je pomaluję! Kolor lawendowy! Słodko! Ale błysku nigdy za wiele! Nawet Lady Gaga będzie zazdrosna! A teraz zrobię dopasowaną koszulkę! Będziesz gotowa na czerwony dywan? Gotowe! Jeszcze tylko ostatnie detale... I... voilà! Nieźle! Czas na spódnicę! Idealnie! Wow! Te ubrania są bardzo ładne! Czas je przymierzyć! O, dziewczyno, wyglądasz Potrzebujesz torebki! Dobrze, że nie wyrzuciłam starej szczoteczki! Różowe perełki to zawsze dobry wybór! Witaj ponownie! Pokaż, na co się stać! Złapię je wszystkie! Syreni styl! Super! Umieszczę ją w twoich delikatnych rękach! Idealnie! Muszę zadzwonić do dziewczyn! Dziewczyny, musicie to zobaczyć! Wygląda niesamowicie! Czekamy! Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Wow! Możesz zrobić też moją? Nie mam czasu, dziewczyny! Mam randkę! Nara! Niegrzeczna! Co ja na siebie włożę? Gdzie? Tutaj jestem! Gdzie? Gdzie? Tutaj! Wszystko okej? Tak, poszukajmy ci ubrań. Zostań tutaj, a ja się przebiorę. Co ja na siebie włożę? Może to będzie dobrze wyglądać? Co myślisz? Nie. A to? Nieźle. Myślę, że powinnaś włożyć coś ładniejszego. O, ciężko cię przekonać. I jak? O, to jest śmieszne. Nałóż coś podobnego do mojego stroju. O, masz rację. Wow, ale słodko. Wyglądamy super. Wiem, prawda?
Jesteśmy ikonami mody. Łączę się z wewnętrzną Arianą Grande. Vogue, zrób pozę. Idziemy! Nie zapomnij o torebkach. Jestem głodna. Tak, ja też, ale musimy do nią poczekać. O! Witaj! Hej, hej. Witaj, piękna. Hej. Podobają mi się twoje włosy. O, dzięki. Podobają mi się twoje włosy. Dziękuję. Dzień dobry, czy mogę przyjąć zamówienie? Poprosimy pizzę. Tak, oczywiście. I jedną pizzę dla nas. Dobrze. Co się stało z twoją pracą domową? Odrobiłam ją. A ty? Wasza pizza. Smacznego. O, niestety nie mamy ekstra, 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 ekstra małej pizzy. Ale co my zjemy? O, mam pomysł. Możemy użyć tego, aby wyciąć mały kawałek z dużej pizzy. Proszę. Ale super. Wow. 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 Smacznego. Dziękujemy. Ale pyszne. Oj, obrzydliwe. Co oni robią? Babciu! Co to za czekolada na buzi? Chodź tutaj! Nie! Musisz bardziej uważać, mój kwiatuszku. I gotowe! Babciu! O, ty mała! Ale słodycze nie są dobre dla zębów. Moje cukierki! Żone ogórki są dużo lepsze, Savi. Smacznego! Mam też dla ciebie tego małego. O, mam pomysł. Jesteście gotowi na kolejnego pranka? Głowa w słoiku. Głowa mojego brata w słoiku. Zdejmę nakrętkę i włożę to do środka. To będzie super straszne. Tak. O, babciu, patrz. Co? Co to jest? To... Głowa Steve'a? Dobra robota, Savi. Twoje żarty są udane. Proszę nabrać na mój prank. To najlepszy dzień w moim życiu. Nareszcie moje całodobowe zmiany się opłaciły. Postawmy go tutaj. W końcu mogę odpalić Ligę Mistrzów w HD. Teraz tylko wezmę coś do picia. Nowy telewizor? Jestem szczęśliwy. Mam nadzieję, że wkrótce to będzie całe. Hej, patrzcie. Zrobię pranka tacie. To będzie niesamowity prank. Do roboty. Patrzcie. Jest zepsuty. Zabawę, czas zacząć. Nie, zepsułam telewizor. Cisza. Savi? Co? Przepraszam, tatusiu. Co się stało, Savi? Uderzyłam w niego piłką i... Tato, przepraszam. Nie, to był nie, to niemożliwe. Savi, zrujnowałaś mi życie. To wszystko przez twój głupi komputer. Tato, proszę, nie płacz. Tato, jesteś taki smutny. Tato, zobacz, to był tylko prank. Spójrz, wszystko jest w porządku. Myślałem, że dostanę zawału. Savi, to nie jest śmieszne. Daj mi to i idź do swojego pokoju. Ale tato, to był tylko żart. Wyjdź! Te nastolatki. Dorośli są głupi, ale mój kolejny prank będzie dużo lepszy. Dobra, stary, gdzie cię powiesić? Uwielbiam Halloween. O, mam pomysł. Witajcie. Zrobię strasznego pranka mojej rodzinie. Jest Halloween. Będzie super. Widziałam to na YouTubie. Więc tak to się robi. Wycinam dziurę i szkło powiększające. O, tutaj straszny film. Jestem taka zaradna. O, nadchodzą.
ukryję to i skieruję projektor na ścianę. Savi, jesteśmy w domu. To działa. Mamo, tak bardzo się co? Boję. Co się stało? A, co? Tutaj jest duch. Patrzcie, to duch. Duch. Wygląda niemal jak prawdziwy. Jesteś taka mądra. Co? Dlaczego się śmiejecie? Powinniście się bać. To był prank. Jesteś taka głupiutka. Hej, będziemy udawać. Co? Ale straszne. Ale było strasznie. O, Savi, nie rób nam więcej pranków. O, moi kochani, jesteś taka mądra. Mówiłem poważnie. Cringe. Robicie sobie ze mnie żarty. To jeszcze nie koniec. Uwielbiam chipsy. Och, wspaniale. Savi, czy ty znowu jesz chipsy? Tak, mamo, są pyszne. Będzie bolał cię brzuch. Och, moja dziewczynka. Bolał brzuch? Wiem, co zrobić. Hej, zrobię pranka mamie. Patrzcie, tam jest. Co by tu powiesić? Zrobię jej śmiesznego pranka. Dobra, zaczynamy. Coś w tym stylu. Tak, do roboty. Jazda. Mamo, brzuch mnie boli. Zjadłam za dużo chipsów. Och, Savi, mówiłam ci, żebyś nie jadła. O, Savi? Moje kochanie, co się dzieje? Mamo, to rośnie. Zobaczmy. Chris, chodź tutaj, patrz! Co się dzieje? Patrz na swoją córkę, co się dzieje? Savi, znowu to robisz? Mam się, tato, pomocy! Zostań tu, proszę! Co to pomocy! Nie. Chris, sprawdź puls. Niespodzianka. To był prank. Oczywiście. Dobra robota, Savi. To było śmieszne. Wystarczy, Savi. Jeszcze jeden prank i usunę twoje konto na TikToku. Wszystko. Jest okej. Młoda damo, idź do swojego pokoju i przemyśl swoje zachowanie. To nie fair. To był tylko prank, mamo. Dlaczego ja? Już więcej się do nich nie odezwę. Co się stało w tym roku z moimi rodzicami? Nie chcę świętować Halloween. A mój TikTok? Nikt mi go nie zabierze. Nikt. Idę spać. Bo jutro jest Halloween. Jeśli teraz pójdę spać, jutro przyjdzie szybciej. Wow, ale mam wielu obserwatorów. Mój TikTok dobrze sobie radzi. Savi, ostatnio bardzo źle się zachowujesz. Mam rację. I dlatego... Tak. To prawda, kochanie, tak. Dlatego postanowiliśmy usunąć twoje konto. Tak. Nie. Naprawdę ją usunęliście. Savi, znalazłam wszystkie twoje słodycze i zamierzamy je zjeść. Nie, tylko nie moje cukierki. Nie. Obudziłaś mnie, Savi. Co się stało? Usunęli mi TikToka. To było straszne. Savi, znowu próbujesz zrobić mi pranka? Co? Nie, to nie jest prank. Proszę, pokażę ci. Nie jest usunięte? Mój TikTok nadal tu jest. Ale zjedli moje cukierki na Halloween. Przykro mi, chodź tutaj. Nie płacz, wierzę ci. Naprawdę? Tak. I mam dla ciebie niespodziankę. To czekolada. Dzięki, Steve. Wszystko dobrze. Jesteś dużą dziewczynką, Savi. Dobranoc. Dzięki. Dobranoc. Boom. Co? Potwór! Gdzie? Potwór!
Steve, przestań! To mój kostium na Halloween! Co? Fajny, prawda? Niech to będzie nasz sekret, okej? Okay? Nie mów o tym nikomu. O? Zaraz. On się na mnie nie gniewa. To oznacza, że mogę mu zrobić pranka. Powinnam to zrobić teraz. Hej! Ale pyszne. A teraz czas na prank. Czy to wam coś przypomina? Fuj. Położę telefon tutaj, dobrze? Co do diabła? Nie. Zrobiłam kupę. Tutaj, widzisz? Przepraszam. Fuj. To był wypadek. Musisz mi pomóc. Mama nie może tego zobaczyć. Dlaczego akurat ja? Bo jesteś moim bratem. Okej. Fuj. Zaraz. To nie jest kupa. To czekolada. Przywitaj się z moimi widzami. Śmieszy cię to? Przestań. Sama wyczyść łóżko. Tak się właśnie robi pranka. Hej, patrzcie na mój kostium. Jest to taki oryginalny. Tak, jest super. Wiem. Niedługo się zobaczymy. Co on robi? O, mam pomysł. Hej ludzie, mój brat szykuje się na imprezę halloweenową. Patrzcie. Ha. Kto dobrze wygląda? Pewnie, że ty. Ha. Nie, żartuję. A może i nie? Nie mogę przepuścić okazji, żeby zrobić mu pranka. Widzicie? Do roboty. Ustawię je tutaj. O tak. Idealnie. Czas na mały prank. Steve! Czego? Chcę się bawić. Pobaw się ze mną, Steve. O, pobawmy się. Jestem zajęty, przecież mówię. Macie. Zabij. Nieważne. Nie przeszkadzaj mi więcej, dobra? A mój kostium. Zabij. To znowu był prank? Śmieszne, prawda? Daj zobaczyć. Wow. Śmieszne? To nie jest śmieszne. Zobacz, co zrobiłaś. Steve! Zepsułaś mi plany. Teraz nie mogę iść na imprezę. To był tylko prank. Mam dość twoich pranków. Cała rodzina ma ich dość. Proszę, masz swój głupi telefon i wyjdź stąd. I nie wracaj, dobrze? Nie jesteś już moją siostrą.